To jest coś naprawdę już normalnego, że naśladuje się te wzorce i udaje się te seksmasterki i tych innych celebrytów, a wiadomo, nie wszystko trafia do nas w sieci, to już jest taka pigułka, co trafi do nas. Oddajemy głos zaprezentowanym przez niego temat, więc do przodu. Dziękuję bardzo i tradycyjnie Was powitam. Witam szanowne miłośniczki i miłośników mądrości. Dzisiaj porozmawiamy trochę o mniej mądrych rzeczach, czyli ideologiach YouTube, o patostreamach, prankach, dramach oraz roli, jaką pełnią celebryci internetowi, sieciowi. To dosyć ciekawe zjawisko, które w ostatnim gdzieś czasie zostało nasilone. Ale zanim do tego, to sama historia w dwóch słowach. Pomysł w ogóle na platformę YouTube zrodził się gdzieś około 2005 roku. I no, w prosty, taki codzienny sposób powstał. Podczas imprezy założyciele, ci, którzy byli zainteresowani stworzeniem tego serwisu, byli na imprezie. Jeden z nich no, nie mógł się zjawić na niej i poprosił, aby reszta zrobiła film z tego wydarzenia. Oni chcieli później przesłać ten film pocztą mailową, jednak ograniczenia skrzynki mailowej no, nie pozwoliły na to. I stąd narodził się pomysł, aby stworzyć platformę, która pozwoli wymieniać się filmami. Tak zwane hasło wrzuć siebie w eter. Polegało na tym, że no, użytkownicy mieli dowolną możliwość wrzucania tych treści. Nie było takiego, nie było pewnej ramy, wokół której powinni się skupić. Ale to jeszcze o tym za chwilę. Taki przełom z takiej małej firmy, gdzie 90 osób, nastąpił w momencie, kiedy Google wykupiło YouTube, który wtedy znacznie się rozwinął, jednak no, nie miał dochodów na tą działalność i, no, i no, był zagrożony bankructwem, bo nie mieli też wtedy reklam. YouTube później właśnie pod skrzydłami Google rozwinął się do tego, co mamy obecnie. W 2008 roku serwis został przetłumaczony na większość języków, między innymi polski. Wtedy nastąpił taki prawdziwy rozwój do miary, jaką teraz obserwujemy. Wersje mobilne również w tym roku powstały tej platformy. Zaczęto gdzieś wprowadzać ten serwis do telewizorów. No, jest możliwe, że za niedługo nawet w lodówce będą. W 2009 roku użytkownicy wymyślili sobie tak zwany porn day. Polegało to na tym, aby wrzucić dokładnie o północy z 20 maja 2009 roku filmy pornograficzne. YouTube wtedy dosyć oberwał od społeczności za to, że pozwala takim treściom istnieć. Jednak bardzo szybko sobie poradził z tą falą pornografii, więc tutaj taka moja uwaga, że jednak YouTube jest w stanie jakoś reagować. Obecnie również też jest w stanie wychwycić utwory innych wykonawców, którzy gdzieś zostają wtedy oznaczeni, gdy utwór jest wykorzystywany. Idea YouTube, tak jak wspomniałem, była to samoorganizująca się społeczność, która no, miała możliwą, wolną rękę w wrzucaniu treści. Tak? Sami narzucali pewne treści, I też należy pamiętać, że mimo wszystko, tak, nie można oskarżać, jeżeli teraz mówimy o tych patostreamach, nie można oskarżać, że YouTube pozwala, czy YouTube kreuje takie treści patologiczne. W pewien sposób należy doszukać się przyczyny, a przyczyną prawdziwą są ludzie, tak? Ludzie, którzy to oglądają, ludzie, którzy to wrzucają i ludzie, którzy to wspierają, bo nie oszukujmy się na dotacje tych patostreamerów, o których zaraz sobie bliżej gdzieś powiemy, są na miarę jednej dotacji 1500 zł, 3000, więc to są naprawdę duże sumy i miesięcznie są w stanie wyjść gdzieś około od 9 do 20 tysięcy, tacy no, mniej znani ci patostreamerzy, a tacy już naprawdę szczołówki, ten prawdopodobnie Daniel Magical, który praktycznie cały czas streamuje, dojdzie pewnie gdzieś do 100 tysięcy na miesiąc. Tak samo należy pamiętać o tym, że YouTube nie jest platformą, która wskaże na jakieś wartości duchowe. Można powiedzieć, są kanały religijne, są kanały takie bardziej światopoglądowe, jednak to jest pewien sposób nisza. Głównie traktuje się człowieka jako produkt, jako coś, na czym można zarobić. Ludzie robią różne challenge, próbują jakiś fasolek albo próbują się jak najbardziej wydurnić.
Najważniejsze w ogóle, zacznijmy jeszcze od samego internetu. Dlaczego internet, dlaczego YouTube jest taki popularny? No między innymi dlatego, że pozwala nam się przenieść w pewien inny świat, do świata wyobraźni, do świata, gdzie wszystko jest idealne, podobnie jak w tych telenowelach. Jest to taka jakby kontynuacja mediów tradycyjnych. Poza tym, co odróżnia od tradycyjnych mediów, istnieje tam interakcyjność. Człowiek, zwykły użytkownik jest w stanie wpłynąć na treści, sugeruje też twórcom, co go interesuje. Jest możliwy dialog pomiędzy twórcą a odbiorcą, dlatego też YouTube jest bardziej przyszłościowym medium od telewizji. Prawdopodobnie telewizja za pewien czas, za kilka pokoleń zostanie całkowicie wyparta przez YouTube. Następnie dostępność. Mamy praktycznie w każdym telefonie, w każdym urządzeniu teraz YouTube. Poza tym anonimowość, to jest bardzo ważne. W internecie można powiedzieć, nie jesteśmy anonimowi, ale z drugiej strony, kto tak naprawdę poczuwa się odpowiedzialny za treść, którą pisze? Gdyby tak było, to ludzie by bali się hejtować i pisać jakieś obraźliwe komentarze, ale tak naprawdę wiedzą o tym, że mało kto jest pociągnięty do tej odpowiedzialności. Był kilka lat temu taki eksperyment, Grażyna Grzarko chyba się nazywał, gdzie pani dosyć, można powiedzieć, taki stereotyp mohera prezentowała i ludzie ją zhejtowali od najgorszych. Później się okazało, że to jest eksperyment i tak naprawdę taki troll wobec nich i nawet zafundowali tej pani jakieś wakacje, aby mogła zostać zrekompensowana. Funkcjonalność to jest chyba najbardziej popularna funkcja internetu, czyli szukamy sobie informacji, sobie dowiecie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, jak uruchomić pralkę albo lodówkę, więc internet pod tym względem jest również lepszy od powiedzmy encyklopedii czy też telewizji, bo szybciej nam daje dostęp do informacji. Motyw poglądactwa to jest bardzo ciekawe. Kiedyś było tak, że ludzie kryli swój dom, tak? Starali się ukryć przed innymi swoje wnętrze, to było dla nich sakrum. Starali się jak najmniej pokazać, a jeśli już pokazywali, to było to jak najładniej przedstawione, czyli wysprzątali dom, usunęli to, co brzydkie, tak? Swoich rodziców w jak najlepszej formie przedstawili, czyli na przykład nie zaprosili, kiedy oni byli gdzieś na bani, tylko wtedy, kiedy byli trzeźwi. A tutaj zobaczymy zaraz, że no, bywa to różnie obecnie w tym internecie, tak? Stara się w pewien sposób wyróżnić, niekoniecznie w dobry sposób. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mamy teraz takie nagromadzenie tej inności, tak? Gdzie starają się być inni i wobec tej inności trzeba być do przesady innym, czy po prostu, no, czy po prostu świat zgłupiał. Dobra. I tu jest właśnie o tym, tak? Czy to jest też bunt wobec tego tabu? To można się domyśleć, że ci młodzi robią jako bunt te patostreamy. Jednak wobec tych starszych roczników są na przykład patostreamy z więzienia, tak? Facet siedzi sobie ubrany w strój więźnia i tam mówi, a w więzieniu jest tak i tak. Słucha sobie radia i tam udaje, że siedzi w więzieniu. Więc naprawdę trudno dotrzeć do tej prawdziwej przyczyny. Co ciekawe, obcy spoza kręgu rodzinnego przestali być utożsamiani z zagrożeniem. Kiedyś zachowywało się do nielicznych swoje wnętrze, swoje słabości, a teraz pokazuje się wszystko, tak? Pokazuje się całego swoich najgorszych nawet stronach, tak? Na tych patostreamach, gdzie się już, no, można powiedzieć, leży prawie na ziemi. I teraz pokażę wam już na filmie pozytywny przykład. Można powiedzieć, że są dwa nurty. Jeden nurt to jest idealizacja świata, tak? To, co znamy z telewizji, widzimy gwiazdy, widzimy celebrytów, a drugi świat to jest właśnie ta patologizacja. Więc po kolei przedstawię, jak to tutaj na filmie wygląda. W pierwszym modelu było pokazane, że była ładna kobieta, były ładne wnętrze, wszystko w bardzo ładny sposób. A tutaj widzimy, że no wszystko jest poobdzierane, wszystko w tej butelki, jakiś alkohol, kobieta ledwo stoi na nogach, to przed chwilą było widoczne. Mamy dwa światy. Poza tym możliwości YouTube'a. YouTube, czy też Facebook, czy też nasza klasa umożliwiała wyśledzenie patologii. Pozwoliła na przykład zauważyć, że jakieś dzieci są niedożywione, są źle traktowane, istnieje przemoc w tej rodzinie i mogli ci urzędnicy jakoś interweniować. I były takie przypadki, gdzie na podstawie zdjęć z naszej klasy przysyłało się do tej rodziny jakichś pracowników socjalnych. Poza tym należy pamiętać, że te patologie mają też oddźwięk w zachowaniach młodzieży, bo działają instruktażowo, czyli zachęcają do pewnych działań.
i decydują o pewnej normie, tak? Już później sobie pokażemy w przypadku seksmasterki, że to jest coś naprawdę już normalnego, że naśladuje się te wzorce i udaje się te seksmasterki i tych innych celebrytów, a wiadomo, nie wszystko trafia do sieci, to już jest taka pigułka, co trafi do nas. Uzależnienie od internetu, tutaj od lat wyróżnia się kilka takich typów, każdy już praktycznie jest uzależniony od czegoś, tutaj mamy pierwszy przykład od pornografii, następnie od internetowych kontaktów, to już na pewno wszyscy, Facebook, czy w ogóle pisanie SMS-ów, to wszystko można pod to podpiąć, konwulsje sieciowe, używanie Allegro i innych serwisów porównywarek, które pozwolą nam na pewne, no też oszczędności, ale czasami to działa też do przesady. Poza tym uzależnienie od komputera, czyli od między innymi gier, tak? Ludzie teraz grają coraz więcej i to też jest no, namacalnym faktem, można powiedzieć. Przymus pobierania informacji. Mamy czasami tak, że wpadniemy w taki tok informacji, od jednej informacji przechodzimy w następną i tak w tym wirujemy. Można powiedzieć, że to do tego dotyczy. Wpływ komputera na dzieci. To jest tutaj bardzo ciekawe, to jest w ogóle z artykułów. Faktem nie mam teraz przypisu, ale to tutaj zaręczam. Automatyczne wykonywanie zadań, to jest bardzo ciekawe. Czyli dzieci teraz no nie zastanawiają się nad etapami pracy, tylko po prostu robią coś i też nie mają nad tym refleksji. Zahamowanie twórczego myślenia, to już typowo w szkołach pewnie nauczyciele byliby w stanie wykazać. Rozwoju intelektualnego, tak? Zatrzymują się na pewnym etapie. Zbyt szybki napływ informacji też wpływa na zdolność selekcji informacji, tak? Odróżnienia fake newsów od prawdziwych. Teraz przyjmują, na przykład są takie nagłówki, ktoś tam zginął, tak? Sylwester Stallone nie żyje. I ludzie idą w te tematy, a tak naprawdę też nie szukają źródeł, skąd to pochodzi, jakaś informacja. Środowisko wychowawcze uległo wyraźnemu rozszerzeniu. To jest dosyć kluczowe. Kiedyś rodzina, najbliżsi, szkoła, rówieśnicy, to były źródła wpływu na młodzież. A teraz można powiedzieć, że internet, telewizja wcześniej, teraz internet stał się drugim rodzicem. Wychowuje tak naprawdę dziecko, które zostaje rzucone przez te urządzenie i radź sobie, włącz sobie tam jakiś filmik, pooglądaj, ja sobie gdzieś pójdę, a ty sobie tu zajmij, tak? Dostaje dziecko telefon i sprawa rozwiązana, dziecko siedzi spokojne. Daje na pewno internet szansę poznawania świata, tak? Poza tym towarzyszy w czasie odpoczynku i podczas zajęć. Ludzie teraz oglądają te paso streamy w momencie, kiedy tak naprawdę chcieliby się zrelaksować. To jest dla nich rozrywka, tak jak kiedyś Świat według Kiepskich, czy może nadal, ale jednak dla tej grupy, która niezbyt z internetu korzysta. Co najważniejsze, pokazuje świat pełen przemocy i zła. To dotyczy tym bezpośrednio paso streamów, tak? Czyli pokazuje świat taki wypaczony. Ludzie porównują się, naśladują wzorce, tak jak wspomniałem. I naśladowanie tych wzorców z paso streamów, no myślę, że nie byłoby najlepszym pomysłem. Zaraz po tym slajdzie przejdziemy do fragmentu filmowego właśnie Daniela Magicala, bo teraz powiemy sobie o tym, że młodzież naśladuje zachowania agresywne oglądane w filmach. I faktycznie trudno nie wykazać, że gdzieś przemoc faktycznie narasta, ale nie tyle przemoc też w sposób intelektualny, a co właśnie te hejty, hejtingi, więc na pewno można w tym znaleźć jakieś źródło. Liczne sceny przemocy wpływają też na znieczulicę społeczną, tak? Widzą ludzie cierpiące osoby na ulicy i no nie podejdą, bo gdzieś nie mają tego instynktu wyrobionego, albo on się już na tyle stępił, że nie reagują na krzywdy, które obserwują. Dzieci widzą autorytety w postaciach, tak? Czyli YouTuber, kanał YouTubera jest ikoną, jest reprezentantem, do którego dziecko się odnosi, tak? Przychodzi na kanał YouTubera nie dlatego, że on najczęściej mówi coś mądrego, ale dlatego, że jest ta osoba, która mówi do niego i mówi w sposób, jaki on lubi, tak? Albo który jest ciekawy, więc no taki Daniel Magical, który jest w stanie podczas streamu zebrać gdzieś 250 tysięcy osób na raz w danym momencie, podczas gdy praktycznie nic nie robi, tylko siedzi sobie, pije, no to jest trochę nieporozumienie, tak? No, w przypadku, powiedzmy, edukacyjnych kanałów gdzieś profesorskich, no nie byłoby to w ogóle do pomyślenia. To jest dosyć ciekawe, tak? Dziecko wiele razy jest w stanie na filmy, gdzie jest prezentowana brutalność, gdzie jest prezentowana przemoc, oglądać, tak? Jest w stanie to powtarzać.
doznawać w kółko tej krzywdy, którą doznają bohaterowie i odparniać się na nią. Tak samo w grach, jeszcze bardziej, bo ma na to wpływ. Ma wpływ na to, co robią bohaterowie w grach. Ma to wyraźny wpływ na osobowość. To jest cytat wprost z artykułu. No i stwierdzają dzieci, że przemoc staje się efektywnym sposobem rozwiązywania problemu. Na pewno w przypadku szkół dzieci, gdzie one są przez rodziców wtłaczane w tą społeczność i nadzorowane, nie ma aż takich szkód, ale podejrzewam, że w wielu przypadkach tak nie jest. Teraz pokażę fragment z Danielem Etykarem. Komu kupiłeś? O co ci chodzi z nią? O co ci kurwa z nią chodzi? Komu kupiłeś to potem? Miałeś zabrać. Twojej kurwa starej kurwa, która zdechła, czaisz? Odpierdol się mojej dziewczyny, szmato! Ta kobieta jest matką chłopaka i to też pokazuje, jak jest w stanie się odzywać do matki, co jest też widać cały czas gdzieś komentowane. Odpierdol się mojej dziewczyny! Jej nie znasz, cześć! Nie siadasz, kurwa, jej fotel! Daj jej fotel, kurwa, nie siadasz! No chuj! Nie siadasz jej fotel! To jest Agnieszki, kurwa, nie twój! Wypierdalaj, spać! Idź, kurwa, spać! Chodź w dupę, no idź! Czym się zajmujesz? No, ogólnie życiem swoim. Nagrywam swoje życie z rodziną, bawimy się. My, jak mówiłem, tworzymy coś, co jest naprawdę super. Też pizdą, czaisz? Opierdasz kurwa gałę frajerą. Powąchaj sobie, co to jest. Kupa! Kupa Sony! Ja pierdolę, nie? Ale mi jebią ręce, kurwa, gównem! Trzeba będzie prać. Wyjdź! Wyjdź! Taka uwaga, ta scena prezentuje, że tutaj ta mama przed chwilą prezentowana, no gdzieś pod wpływem alkoholu, imprezy, no nie, jakby to powiedzieć, nie wytrzymała i też poszło. No i teraz zakrywa właśnie tą pozostałość. To jest papież w tle? Tak, to jest papież. Wymyśliłem coś, co stworzyli naprawdę ludzie, widzowie, publika i publika naprawdę mądra, konkretna, która no idzie w jeden kontekst. Teraz będzie definicja tej pani, co to jest patologia, bo ona nie uważa, że tworzy patologię. W ogóle ci wszyscy youtuberzy, którzy są tymi patostreamerami, oni nie uważają, że oni robią patologię, oni uważają, że robią sztukę. To będzie jeszcze później, ale tutaj najpierw definicja, jak ta pani widzi patologię, bo ona tam pije na tych live'ach, zatacza się, żyga, robi wszystko, co uznalibyśmy za patologię, ale ona teraz powie, że to nie jest patologia. Tu nie ma patologii. Patologia to jest tak. Gdzie jest kurde biednie, mają po ileś dzieci, nie mają pracy, żyją z opieki społecznej, no i tam na pewno może ojciec chla, bo ojciec zostawił ich, albo matka, bo to różnie bywa. Nie, ja nie jestem patologią. Ja z dobrej rodziny pochodzę. I moje dzieci też. Daniel jest wykształcony. Nie wiem, czy widzieliście, tutaj jest butelka po waniszu i on teraz zrobi coś, co uważa, że każdy youtuber powinien zrobić takie wyzwanie, żeby usiąść na tej butelce tyłkiem, że tak powiem. Sami zobaczycie jakiś mądry chłopak. A teraz pokażę ten youtuber powie tak, że ci, którzy go oglądają, to jest dorosła widownia, to nie są dzieci, oni w ogóle nadają dla dorosłych, którzy pracują, którzy mają dzieci. Więc sami zobaczycie, że wśród tych zgromadzonych, to jest jakiś event gamerski, chyba IEM w Katowicach, że on w sumie mówi, że przyciągnął więcej uwagi niż ci youtuberzy, którzy grają w gry tym swoim zachowaniem, więc to dosyć daje do myślenia. Moja średnia wiekowa widzów jest nadal najwyższa w Polsce. A na środowisku jest obiedzie, Gocha, 3 złote. Nie ma pan wyrzutów sumienia, że ci młodzi ludzie czerpią z tego jakiś wzorzec? Właśnie powiem panu, czerpią, ale taki, aby może tego nie robić. I tu podkreślę, te filmiki, które przed chwilą było widać na filmiku, to one są bez blokady. One nie mają blokady, to są shoty z live'ów, które są prezentowane na żywo, które nie są poblokowane, które są dla widzów niepełnoletnich, a te właśnie przepitki, które są rozpowszechnione po innych kanałach, one tym bardziej nie są z blokadami, bo na nich się zarabia pieniądze z reklam, co więcej. Więc ci, którzy to gdzieś powielają, oni mają w tym swój interes, więc jest taka trochę napędzająca się karuzela. Po co pan to wszystko robi? Może dlatego też, aby ludzie nie byli
agresywnie, jest wiele chuliganek, niszczą, wandalizmu jest, a ludzie siedzą ze mną jednak za kamerą, mogą się uspokoić, mogą się pośmiać, mogą siedzieć w domu, napić się ze mną i spać, niż coś innego zrobić złego. Dobra. I tutaj mamy tego Daniela Magica za sobą. To już o tym mówiłem. Dobrze, tutaj jeszcze poruszymy trochę pokrewny temat, czyli programów paradokumentalnych typu Trudne Sprawy, Dlaczego Ja i tych innych, można tak powiedzieć. Można na pewno powiedzieć, że większość Polaków identyfikuje się z tymi postaciami, które występują na ekranie telewizorów. Tam są pokazane rodziny skłócone, toksyczne związki, zdrady i multum innych problemów, które dotykają tych ludzi, odpowiadają na ich jakby zapotrzebowanie. Już ludziom się przewidziały wszystkie celebryckie wybryki, wszystkie celebryckie jakieś wyczynki, już gwiazdy tańczą na lodzie, już się stało nudne. Teraz właśnie są w modzie patologie, tak? Pewne powielanie takich niewłaściwych wzorców. A należy pamiętać, że również to ogląda młodzież, bo to jest emitowane w najlepszych godzinach dla telewizyjnych. Są na pewno drogowskazami takie programy. Mamy na przykład Poznaj swoje prawa albo nie wiem, Szpital, gdzie ludzie gdzieś starają się odnaleźć samych siebie, swoje problemy, odpowiedzi na swoje problemy. Jest to poza tym przede wszystkim w sumie źródło przyjemności, a na pewno już dla tej klasy intelektualnej. Nie oszukujmy się, oglądają te programy również ludzie wykształceni. Można powiedzieć, a nie, to tylko gdzieś skrajny margines oglądam. No właśnie nie, w tym jest problem, że wszyscy to oglądają. Może niektórzy odrzucają, bo wyrażają tam głupoty. Jednak jest na pewno część, która utożsamia się z tymi programami. Cechy odróżniające społeczność wirtualną od realnej. Na pewno można wyróżnić aprzestrzenność, czyli no, nie są w jednym miejscu skupieni, tak jak my tutaj znajdziemy się w tej sali, a taki widz może być na drugim krańcu Polski albo w ogóle w innym państwie. Asynchroniczność, tak? Czyli można oglądać gdzieś po miesiącu, po roku. Następnie acielesność. Ludzie nie widzą teraz swoich twarzy, tak? Piszą bez, można powiedzieć, emocji. Ale jednak remedium na to stało się wprowadzenie emotikonek, które mają bezpośrednio wyrażać nasze emocje. Kiedyś emocje były odczytywane gdzieś podświadomie. Teraz są one wprost objawiane. Następnie mamy asygmatyczność, czyli brak wyróżnienia takiego statusu naturalnego, tak? Jeżeli mamy osobę wykształconą i niewykształconą. No w internecie to się wszystko zlewa. Jest to jedna masa, w której odnajdują się ci uczestnicy. Następnie mamy anonimowość, o niej już mówiłem, oraz te społeczności są intencjonalne. Nikt nie zmusi człowieka, aby dołączył na przykład do społeczności Daniela Magicala albo innego jakiegoś youtubera. One są po prostu z wolnej woli, tak? Subskrybuje się z wolnej woli, nikt nikogo nie przymusza. Następnie jest tam ahierarchiczność. Niby są moderatorzy, ale jednak wszyscy są równi, mają równe prawo głosu. To takie najważniejsze cechy. Poza tym Zygmunt Bauman, jeden z socjologów, filozofów, sformułował tak zwany syndrom konsumencki. Polega on między innymi na tym, że ludzie starają się teraz nowe rzeczy, inaczej, stare rzeczy zastępować nowymi. I to w taki sposób nałogowy. Staje się to pewnym takim wyznacznikiem, pewnym trendem. Trzeba zastępować stare medium, stary telefon, nowym telefonem. I to już się stało do pewnej przesady podciągnięte. Dalej mamy tutaj również, tu wspomniałem kilka kanałów, które mają jednak dobre wzorce i nie nakłaniają do takiego konsumpcjonizmu ślepego, które przekazują ciekawe wartości, Langusta na Palmie, Grupa Firmowa Darwin, Karol Paciorek, Włodek Markowicz, to może już jakieś takie moje osobiste gusta, jednak uważam, że te kanały przekazują jakąś wiedzę, jakąś merytoryczną treść. Co to jest przemoc? Jest to traktowane tak samo, podobnie do agresji, a w skrócie chodzi o to, że to jest czynność intencjonalna, czyli skierowana na zamierzone działanie, tak? Zamierzamy kogoś uszkodzić, zamierzamy kogoś obrazić i jest to zamierzone. Poza tym może być fizyczna albo psychiczna i w sumie to jest najważniejsze, co można w tym wyróżnić. Ale w internecie mówimy o zjawisku cyberprzemocy. Tam już nie liczy się nasza siła fizyczna, a siła używania medium, tak? Czyli jak bardzo opanowujemy medium,
slang, czy też może hashtagi, czy też w ogóle całe to medium, tak silni jesteśmy. W 2000 roku pojawiły się pierwsze doniesienia na temat cyberprzemocy. Pierwsze takie zjawisko odnotowano w japońskiej szkole, gdzie ucznia nagrano w krępującej sytuacji w szatni. Później pojawił się fotomontaż zdjęcia amerykańskiej uczennicy, gdzie została wklejona na obrazek z gwiazdeczką porno. Następnie chłopiec z Kanady nieporadnie odgrywa sceny walki z Gwiezdnych Wojen. Gdzieś tam mieczem machał i zaczęto się z niego wyśmiewać. W Polsce historia gdańskiej gimnazjalistki, która popełniła samobójstwo poprzez właśnie naśmiewanie się z niej. Więc to jest dosyć powszechne zjawisko obecnie. Gdzieś już to się pojawiło, no można powiedzieć, 18 lat temu. Nie jest to nic nowego. To jest dosyć ciekawe. Tu są badania zaprezentowane. Ponad połowa nastoletnich internautów, 57%, przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli. To daje trochę do myślenia. Jednak co więcej, o sytuacji niechcianych zdjęć i filmów dzieci zazwyczaj nikogo nie informują. 54% nikogo nie informuje. Następnie, jeżeli zdecydują się komuś opowiedzieć o tej sytuacji, są to najczęściej rówieśnicy, 24%, zdecydowanie rzadziej informowani są rodzice, 6%. 6% rodziców zasługuje na zaufanie swoich dzieci, można powiedzieć. Dlaczego nastolatkowie są szczególnie narażeni na wpływ przemocy? Można powiedzieć, że nastolatkowie biologicznie są zdeterminowani do tego, aby być niezrównoważeni, aby być drażliwi, aby być niespokojni, agresywni. Są podatni na wpływ rówieśników. Rówieśnicy przekazują pewne wzorce, starają się pokazać jako silne jednostki, jako dominujące i pojawia się pewna taka walka o władzę. Zimbardo określił taki konformizm szczególne takie zachowanie konformistyczne, że osiąga szczyt w wieku około 12 do 15 lat. Tutaj przejdziemy sobie teraz do tych najważniejszych kwestii i zaczniemy powoli już podsumowanie. Wszelkie działania tutaj sprawa to jest kodeksu karnego, wszelkie działania za pośrednictwem mediów elektronicznych, które budzą w użytkowniku poczucie zagrożenia, godzą w jego godność lub naruszają prywatność, od 6 stycznia, tutaj jest ujęte jako cyberstalking, uznawane są za przestępstwo, tak? Czyli już nie są ludzie bezkarni wobec tych mediów. To jest 2011 rok, to jest, daje trochę do myślenia, że dopiero po takim czasie, gdzie zostało to doprecyzowane. Wyróżniamy stalking, tak? Czyli kiedy kogoś się prześladuje, kiedy kogoś się nęka nadmiernie. Poza tym wyróżniamy trollowanie. Trollowanie raczej jest mniej takie szkodliwe. Polega na tym, aby zrobić zamieszanie w jakiejś, powiedzmy, grupie, forum, powiedzmy, pod jakimś youtuberem, sprowokować, jednym słowem, grooming. I tu jest ciekawy wątek. Tu się pojawia góral. Niedawno był dosyć popularny. Był też w zapowiedzi chłopak, który prowokował młode dziewczyny do zachowań seksualnych, można powiedzieć. Miały one pokazane na przykład piersi. Niektóre pokazały, dlatego też został oskarżony o pedofilię. Chyba ostatecznie wyszedł z tego więzienia, jednak jest szykalowany w internecie i z tego, co kojarzę, ma zakaz udzielania się w sieci. Ciekawostką w tym wszystkim jest to, że on streamował na serwisie Omegle. Omegle ma taki zapis w regulaminie, że dozwolone jest korzystanie z tego medium po ukończeniu 18 roku życia. Czyli teoretycznie te dziewczynki powinny być traktowane jako pełnoletnie osoby. Fakt faktem to widać, że to nie jest pełnoletnia osoba, ale teoretycznie linia obrony w pewien sposób mogłaby tutaj się pojawić taka. Tutaj jest jeszcze przepis najszerzej dotykający molestowania seksualnego dzieci jest osoba dopuszczająca się jakiejkolwiek aktywności seksualnej z małoletnim poniżej 15 roku życia, podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do 12. I tam na Facebooku to jest dosyć popularne śledzenie tych postaci. Jeszcze ostatnia kategoria, sexting, tworzenie, udostępnianie i przekazywanie treści seksualnych, tak, zachęcających do seksualnej jakiejś aktywności, typowo seksmasterka, o niej też sobie powiemy, a tutaj pasuje idealnie cypis, który jest następny w filmiku, który zachęca do tego, żeby ćpać, żeby się bzykać, żeby z młodymi najlepiej się bzykać, a najlepiej cały czas i imprezować i wciągać biały proszek, to też będzie pokazane na filmiku, jak dzieci pokazują tak i jedziemy imprezka, więc
Więc to nie jest zbyt zachęcające. Tu mam te kilka postaci przedstawione. Co ciekawe, naukowcy udowodnili, że osoby, które przesyłają sobie nagie fotki, czyli to się też mieści w kategorii sextingu, są od 4 do 7 razy bardziej skłonne do podejmowania zachowań seksualnych. Czyli prędzej dochodzi do inicjacji, prędzej mogą też nastąpić pewne zaburzenia, tak, rozwoju. Nie oszukujmy się, młody człowiek jest narażony na różne deformacje. I gdy za dziecka, gdy w młodości nastąpią jakieś złe defekty, to będzie trudno tego wyjść w przyszłości. A teraz przejdziemy do tego, co jest przyjemniejsze w tej całej prezentacji, albo mniej przyjemne w sumie. Ona chce chuja do dziurki i nosi rurki, maluje pazurki i stawcza się. Ona chce zajebać kreskę i sypie na deskę, na oczy niebieskie i naspała się. Dobra, to był fragment piosenki Cypisa. No można powiedzieć wulgarny, ale każda jego piosenka jest podobna. Oglądałem dokument właśnie z Pytania na śniadanie, gdzie specjaliści od flagowania, czyli zgłaszania niewłaściwych treści na YouTube, stwierdzili, że nie są w stanie tego wycofać. Udało im się 3 piosenki zdjąć z 90 iluś, poza tym oznaczyć kilka z nich jako pełnoletnie, a reszta dalej jest dla dzieci. Ta piosenka, która to była bodaj, jest dla dzieci, nie jest, jest bez bloka, tak? Czyli mogą sobie tego słuchać i tu są dowody tego, że dzieci tego słuchają i jest to powszechne. To jest impreza, jak się nie mylę, albo gimnazjum, po prostu się tam gdzieś bawią, albo podstawówka, trudno mi stwierdzić, ale gdzieś w tych klimatach. Dalej będą filmiki, gdzie dzieci śpiewają albo udawają, że śpiewają do tych piosenek, więc po kolei. Ja rozpalany jak pochodna DJ napierdala. Od kopsu cała biała sala, nosy ujebane. Kocham ten stan, kiedy mam te 5 gram dla siebie. A kiedy szpam schizy mam, mało mam, więc dosyp. Kocham ten stan, kiedy mam brudny nos, okoki. Tu mieliśmy pokazanego Cypisa. Tych filmików jest naprawdę multum. To są filmiki z musicali. Ten serwis polega na tym, że do znanych piosenek, czy w ogóle do piosenek, udaje się, że tam tańczy, czy coś w tym stylu. Są krótkie filmiki. Pod hasłem Cypis można ich znaleźć tysiące. Ja akurat z YouTube'a mam te filmiki, więc też, żeby pokazane było, że one są dostępne też na YouTubie, jako pewne wzorce. Ten musical jest wszędzie reklamą właściwie, nawet w telewizji się pojawia, więc zachęca wszystkich do tych nurtów. Podejrzewam, że tam też jest jakieś najpopularniejsze, czy coś takiego. A jak się, nie oszukujmy się, takie treści kontrowersyjne są najbardziej chwytliwe. Przykład Gang Albanii. Śpiewa niezbyt cenzurowane pieśni. Tutaj nawet nie muszę chyba pokazywać fragmentu, aby z samego fragmentu, co dzieci śpiewają, wywnioskować, że to nie są dobre treści, ale to są po prostu z dyskotek szkolnych fragmenty. To chyba fragment był zrozumiały. Dzieci śpiewały niezbyt dobre treści. A teraz będzie Seks Masterka. Tu bardziej chodziło mi o pewną ideę, pewnego wzorca, czyli seksmasterka jako postać epatująca seksem będzie autorytetem do kilku postaci, zaraz zobaczycie. Gardło głębokie, usta otwarte i już czekam mokra na kolana, ślinka ciekiem mogę tak do rana, głębokie, gardło głębokie. Wiem, niektóre dzieci bardzo lubią to robić. Nie mam żadnych wibratorów ani tak dalej. Jestem jeszcze trochę za mała, ale mam dużo innych trików. Więc oglądajcie. Oczywiście można to traktować jako, się śmieją, robią sobie głupoty, jednak nie wierzę w to, że dzieci nie dociekają do znaczenia też tych terminów, tych słów, tych znaków, więc no można się domyślać, że to nie są tylko hi. A puszczasz się? Nie. Nie? Nie. Ci k***a dam zaraz, nie. Dwa, za 2000. A także zachowywał się wobec swoich młodych fanów wulgarnie i agresywnie. Otwórz usta szeroko. Nie. To wypierdolę. Tu, jebie frajerze. Zapewniał dzieci, że to prywatna rozmowa i że nikt inny ich nie ogląda. Dobra, zanim przejdziemy do tego ostatniego, tutaj był ten grooming, o którym opowiadałem, czyli zachęcanie do takich pedofilskich zachowań jednym słowem. A teraz sobie powiemy
o Rafatusie. Kolejny pato streamer, który zamiast pić, można powiedzieć, pije, jeszcze bije swoją dziewczynę. I robi wokół tego dużą kontrowersję, można powiedzieć. Ostatnio rozstał się z tą dziewczyną, którą będzie zaraz bił, i stwierdził, że ona nie żyje. Zrobił takie halo wokół tego, clickbait, ludzie w to klikali, a później się okazało, że to było wszystko dla wyświetleń. Czyli takie sztuczne. To jest sztuka nowoczesna, kontrowersyjna. Ja na to poświęciłem rok, poświęciłem na to wiele czasu, więc myślę, że też jestem po części artystą, mimo tego, że robię to, co robię, że robię według Państwa widzów patologię tak zwaną, tak? Ale to też jest, jakby nie patrzeć, sztuka, tak? Wszystkie! Uciekam! Tak, wspomniałem też o tym w trakcie prezentacji, że młodzież czerpie wzorce z tego, co ogląda w internecie, a co jest najbardziej popularne, to właśnie patologia obecnie. Więc no pytanie, czy my chcemy no, takich obywateli, takich no, kolegów, koleżanek w przyszłości, którzy będą przedstawiać podobne wzorce, którzy będą rozwiązywać w podobny sposób te problemy, poprzez złość, poprzez agresję, poprzez no, niezbyt dobre zachowania. Tutaj właśnie ekspert od YouTube'a, były pracownik, zastanawia się też nad tym fenomenem i nad tym, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ktoś ogląda tego typu treść, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie flaguje, dlatego że z jakiegoś powodu niewyjaśnionego chce to oglądać. No bo dla mnie jest niepojęte, żeby w ogóle ktoś chciał to oglądać i brać udział w czymś takim. Tak, to w sumie jest już podsumowanie tego, czyli kto tak naprawdę chce to oglądać. Co się stało, że młodzi ludzie takie coś oglądają? Nie oszukujmy się, kiedyś również były takie treści, kiedyś również były jakieś głupie piosenki, jednak to była nisza. W pewien sposób to była nisza. A już na pewno było to na żarty. Nie było takich streamów, nie było czegoś, co przypominałoby normalne życie. Tutaj do złudy, aż można powiedzieć, jest to normalne życie. Oni sami uważają, że to jest sztuka, że to jest gra, że oni wiedzą, że to jest gra, ale trudno też się spodziewać po dziecku, że ona będzie w stanie odróżnić taką fikcję, grę od tej prawdziwej rzeczywistości. I już tak w drodze podsumowania, tutaj mam te linki. Aha, to jest ciekawe. Skala popularności. Nie jest to może miarodajne, ale daje jakieś porównanie. Daniel Medzyskal ma bardzo wiele kanałów, bo jest cały czas banowany. Robi się w internecie takie tak zwane rajty. Czyli jeden pato streamer zachęca do zajrzenia do innego. Tak? Mówi, żeby wbijać do niego i pisać coś tam na czacie. Takie rajdy czasami są negatywne, czyli zgłaszają, flagują takiego youtubera i zostaje mu zamknięty kanał, na przykład za to, że promuje powiedzmy pornografię. I YouTube się nie zastanawia, tylko automatycznie odhacza taką treść. Wyświetlenia Daniela Medzyskala w porównaniu do kanałów najpopularniejszych związanych z nauką są w ogóle nie do porównania. Daniel Medzyskal generuje o wiele większe zasięgi. To, co tutaj widzimy, to nie jest tak naprawdę to, ile Daniel Medzyskal, do ilu osób dociera, bo Daniel Medzyskal po takiej transmisji live patologicznej usuwa automatycznie ten film, aby nie został za to zbanowany, aby nie nałożono mu jakiejś blokady. Więc to, co widzimy gdzieś w tych filmikach pojedynczych, to są te treści, które powielają shoterzy, wyjmujący te fragmenty najciekawsze. Seks Masterka, którą prezentowałem, no tutaj są naprawdę milionowe wyświetlenia. Meduza to kolejny patologiczny kanał, a dajmy na to Copernicus Center z profesorami, z naprawdę ciekawymi treściami, 3 miliony. I to jest powiedzmy szczyt tego, co jesteśmy w stanie uzyskać. Uniwersytet Jagielloński, prawie milion. Jedna z najpopularniejszych, najlepszych uczelni polskich. SWPS, bardzo popularny kanał psychologiczny, bardzo ciekawe treści generuje, 4 miliony, prawie, no może 5. I to naprawdę jest szczyt. Nasze kanały, można powiedzieć, mój i koła naukowego, no to dajmy na to, to jest może dzienne wyświetlenia dla takiego Medzyskala. Jest to naprawdę troszkę smutne. Wiadomo, rozrywka, patologia, jakieś takie kontrowersje dużo lepiej się sprzedają. A nauka, jak ta nauka, jest od zawsze dla nisz. Ale mam jeszcze, żeby zachęcić do pewnej refleksji, tutaj kilka takich pytań, które w drodze gdzieś mi się jeszcze nasunęły. Tak, ale to jest pewne zachęcenie do tego, bo można powiedzieć, młodzież, która ogląda tych pato streamerów, przyjmuje to biernie. I teraz pytanie, jak przerwać ten
ten taki bierny odbiór, te takie się ogląda, się coś robi, się replikuje, tam chyba od Heideggera te się pojawia, i przejść w autentyczne życie, w takie świadome przetwarzanie tych treści, wyciąganie wniosków, tak abyśmy byli pewni za to, zachęcić młodzież do takiej refleksji. Podczas konferencji, która niedawno się w piątek się odbyła, zastanawialiśmy się nad tym między innymi z Dawidem, który zasugerował, żeby zrobić taką komisję, która będzie weryfikować treści i polecać na przykład młodzieży, dzieciom. No nie wiem, co wy o tym myślicie? Czy coś takiego, a może coś innego? Jak możemy sprawić, aby ta patologia nie była w taki sposób dostępna dla tych dzieci? Jeżeli sam YouTube sobie nie radzi z wykrywaniem tych filmów, jeżeli dopiero, dobrze, banują tych YouTuberów, ale w bardzo wolnym tempie, oni się przenoszą na show up, tam, można powiedzieć, ten Rafatus, który był pokazany, on tam uprawia seks, później to jest replikowane na YouTube'a, to gdzieś dalej krąży. Jak zrobić, co zrobić, aby młodzież gdzieś albo nie chciała tego oglądać, bo należy pamiętać, że w samej młodzieży, w oglądających tkwi przyczyna istnienia takich kanałów. Co zrobić? Jak żyć? Dziękuję. Widzę już jedną osobę, druga, trzecia, czwarta. A to zaczynamy od awanturnika Michała. Daję głos, ale proszę się naprawdę zadaję konkretne pytania, a nie wykładaj monologów swoje. A już robię. Chęcika, dzień dobry. Nie, tylko upomnienie do tak. Jeszcze nic nie zrobiłem, ale już prewencyjnie. Tak. Znaczy nie, wiesz co, nawet jak nie uwagi. Mam wrażenie, że siłą tego typu zjawisk jest coś, co chyba trochę przekręciłeś, ale można by było o tym dyskutować. Się odwołać do tego heideggerowskiego manu, tak? Zestawiły się z kwestią autentyczności. Ja bym tu ci polecił tak do analizy taką małą książeczkę Charlesa Taylora, Etyka autentyczności. On twierdzi, że to jest jedna z podstawowych kategorii jakby kształtujących jakby dzisiaj nie wiem co pewną wiarygodność społeczną czy pewną etykę, tak? Ja mam wrażenie, że właśnie ludzie, znaczy dlaczego do tego nawiązuję? Bo samo pojęcie autentyczności wcale nie jest jednoznaczne. Czy bycie autentycznym oznacza, że jeśli mam ochotę kogoś zabić, no to powinienem zostać w zgodzie z sobą, tak, być autentycznym, no, nie stosuje się do żadnych reguł, dlaczego ktoś mnie będzie ograniczał, coś mi narzucał, jestem autentyczny, wypływa to ze mnie, no to se zabiję, tak? Najwyżej wezmę za to będzie. Czy też nie? Bo ja obawiam się, że niestety siłą internetu, znaczy znowu plusem albo minusem jest to, że ludzie szukają jednak pewnej formy autentyczności. To, czy przypuszczają to przez jakieś sito wartości i tak dalej, czy ta sama autentyczność może być wartościowana, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Mało tego, to czy ci ludzie są naprawdę autentyczni, czy to jest autentyczność wykreowana, to jest jeszcze zupełnie inna bajka, tak? Więc ta kwestia, pytanie o autentyczność i pytanie o to, skąd się bierze owa wiarygodność, mi się koreluje od razu z drugim pytaniem. Też o tym częściowo wspomniałeś, że to do pewnego stopnia odpowiada na potrzeby ludzi. Tak? No, prosty mechanizm popytu i podaży. Tak? To znaczy, gdyby to nie odpowiadało na jakieś potrzeby, no to stałoby się jakimś tam marginesem, jakaś wąska grupa ludzi by to oglądała, ale zdechłoby to, a na pewno nie byłoby to czymś, na czym można zarabiać. Tak? To jest między innymi też pytanie o to, bo ty zadałeś pytanie na jakieś remedium. I teraz pytanie jest następujące. Czy my mamy nasze działania, czy generalnie edukacja ma być skoncentrowana właśnie na odpowiadaniu zapotrzebowaniom, tak? Czyli rekonstruujemy sobie pewną hierarchię potrzeb społecznych i teraz edukację do tego dostosowujemy, czy też istnieją jakieś obiektywne potrzeby ludzkie, tak? Nie wiem, wpisane w ludzką naturę, czy cokolwiek takiego, do których to potrzeb my edukujemy ludzi, ale wtedy musimy rozróżnić coś na zasadzie potrzeb fałszywych, potrzeb prawdziwych, potrzeb, nie wiem, dobrych, potrzeb iluzorycznych albo złych. Zauważam ostatnie zdanie, te dwie rzeczy się niesamowicie, koreluje, dlatego że to jest pytanie o to, czy to, że ktoś
ktoś ma pewne potrzeby, no to na pewno te potrzeby dobrze identyfikuje. Mało tego, na ile chociażby w celach konsumenckich, ten, który wysyła pewne informacje, powinien się dostosować do poziomu czy obrazu, który mu przedstawiają owi potrzebujący, a na ile nie, na ile powinien windować pewne standardy, nawet kosztem tego, że no trudno, że on sam będzie niszczony. Więc dwie takie kwestie, tak? Kwestia potrzeb i korelacji z przekazem i kwestia koncepcji autentyczności, która moim zdaniem jest tu no, jedną z kluczowych. Znaczy tak, na pewno oni wydają mi się autentyczni, z pewnością ci youtuberzy oni pokazują się, czy są. To jest dobre pytanie, czy oni naprawdę robią tą sztukę, czy oni są tacy już normalnie, bo wydaje się, że jednak dobry aktor miałby problem odegrać takie patologiczne role na tyle autentycznie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ty wspomniałeś o tych sztucznych wartościach, które są kreowane. Nie odpowiedziałeś na to do kwestia pytania. To znaczy, co z tą autentycznością? No dobrze, na pewno autentyczność na YouTubie jest kluczowa. Jeżeli ktoś udaje kogoś, kim nie jest, to jest łatwo wychwytywalne przez widzów. Są te komentarze i od razu się pojawia interakcja. Najczęściej autorzy takich treści od razu wyłączają sekcję komentarzy i mówią, no nie chcę z wami gadać, jednym słowem. Ale u tych właśnie youtuberów to jest normalne, tak? Ludzie cały czas odpowiadają, nawet uruchomili Danie Magical, słuchałem takie dotacje, gdzie ludzie się nagrywają, autentycznie ludzie się nagrywają swoje głosy i mówią coś, na przykład, nie wiem, gocha ty kurwo, nie? Tam do tej matki. Czy oni mają taką możliwość na przykład sugerowania pewnych zachowań, czy wrzucają na przykład w komentarze, ty weź uwalnij mocniej, albo nie wiem, weź teraz zrób coś? Zdecydowanie, cały czas mówią, zróbcie coś tam, mówią, dobrze, dobijcie do 500 zł, to zrobimy kociołek, wypijemy jakieś tam świństwo, nie? Zdecydowanie tak to wygląda. Na przykład ten Rafatus, tak? Był na tym show-upie i za to, żeby pomachał swoim przyrodzeniem, 500 zł, tak? No dobra, czyli widz ma poczucie jakiegoś współkierowania? Zdecydowanie, na tym to polega. I to jest ten fenomen w porównaniu do tej telewizji, która jakby narzuca treść, a tutaj jest współtworzona przez tego twórcy. Jeszcze wspomniałeś o tych fałszywych... Znaczy, w ogóle o kategorii potrzeb, tak? Potrzeby. Czy są tworzone sztuczne potrzeby, czy faktycznie są zaspokajane? Tutaj wspomniałem o tym Baumanie, nie bez powodu, bo on właśnie mówi o tym, że te potrzeby konsumpcyjne, one są kreowane sztucznie, tak? Media nam narzucają, zresztą mamy reklamy, cały czas gdzieś są pokazywane wzorce, tak? Kup nowy proszek do prania, to jest super, tak? Będziesz błyszczeć w towarzystwie i nie wiem, super pachnieć. Lepiej jak aktorki. Wiesz o tym, że nawet najbardziej sztuczna potrzeba, jeśli nie trafi na nic w tobie, no to się od ciebie odbija, tak. Na coś musi. I przypomniałeś mi ten kluczowy wątek, do którego się chciałem odnieść, czyli na ile te treści, które są w internecie, które są na tych patologiach, zastępują prawdziwe potrzeby, które są przez filozofów poruszane od lat, tak? Czyli te potrzeby dobra, sensu życia, tak? Czy oni właśnie w ten sposób nie odpowiadają na potrzeby naszego sensu życia, że właściwie to sensu nie ma, trzeba się bawić, trzeba szaleć, trzeba, nie wiem, ćpać, wciągać biały proszek. I w tym tkwi chyba problem, tak moim zdaniem. W takim razie, Damianie, dziękujemy za odpowiedź Michałowi. Adam, ty akurat zgodził w kolejce. Ja bym nawiązał do tego pytania, które zadałeś na końcu. I nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja bym widział jakby przyczynę zarówno z jednej strony tworzenia takich treści i ich oglądania w tym, co nazywa się już od jakiegoś czasu kryzysem relacji, szczególnie kryzysem męskości, bo to, co tutaj widać, to w wielu wypadkach to są po prostu rodziny. To jest patologia nie pojedynczych osób, tylko patologia rodzin, czyli jakiś rodzaj kryzysu też małżeństwa i relacji, bo widzimy, że ta relacja tego męża do żony w każdym z tych przypadków jest patologiczna, jest w ogóle jakimś niezrozumieniem relacji właśnie, czy jakieś bicie się, czy sposób się odnoszenia do siebie nawzajem. Ale dlaczego mówię tutaj o kryzysie też męskości, bo wydaje mi się, i może ktoś tu mieć jakieś zarzuty do tego, co powiem, ale że generalnie jeśli chodzi o
taki pewien ekosystem domu, tak to nazwijmy, w rodzinie, no to jest tak, że generalnie z bardziej rolą matki i jakieś takie predyspozycje bardziej kobieta ma do tego, żeby zapewniać jakby te podstawowe jakieś potrzeby właśnie mężczyzny czy ojca, jest pewien rodzaj wprowadzenia zasad, dyscypliny, wyznaczenia granic. I widzimy w przypadku tych chłopaków tutaj, że tych granic nie ma, ani w relacji do kobiety, gdzie to ojciec powinien wyznaczyć, w jaki sposób on odnosi się do matki, tak też uczy się chłopak, jego syn, odnosić się do kobiet w ogóle. Więc przypadek, nie pamiętam jak on się nazywał, ten gościu, co te dziewczynki małe tam zaczepiał na góral. Tym... Góral, właśnie. Więc to bierze się z domu. Taki sposób odnoszenia się do kobiet i przypuszczam, że przez naśladownictwo własnego ojca, tudzież przez jego brak. I przez brak jakiegoś właściwego wzorca i brak zasad, bo tu padło stwierdzenie, że on był oskarżony też o pedofilię, prawda? I tam jakieś tam w związku z tą sytuacją. Tak, dokładnie. Ja bym to widział tak, że nie koniecznie bym tutaj doszukiwał się w jego psychice jakichś skłonności pedofilskich, bardziej po prostu głupoty i braku jakichś zasad współistnienia społecznego w tym kontekście. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie kryzys przede wszystkim męskości mężczyzn jako brak wyraźnie zakreślonych tych granic. Czy w przypadku takiej dziewczynki, co tu była, co ona naśladowała chyba tą seksmasterkę w jakichś takich ciuszkach dziwnych, prawda? No ile ona mogła mieć lat? Jakieś 14, może 13 maksymalnie. W każdym razie wydaje mi się, że to jest też dziwne, że na przykład, no co, jej ojciec nie wie, że ona ma takie ciuszki, że wrzuca takie filmy do internetu, że takie rzeczy no, krążą z jej twarzą, gdzie to w tym internecie nie zginie. Ona będzie miała lat 20, 30 i to tam dalej będzie krążyć, więc wydaje mi się, że w tym leży problem i on jest, tak jak mówię, to jest przyczyna, która jest po dwóch stronach. Z jednej strony tych, którzy produkują takie rzeczy, bo to odzwierciedla jakby to zachowanie, a z drugiej strony tych, którzy to oglądają, bo nie mają właściwych wzorców w domu, więc poszukują jakichś innych. I tak bym podsumował to, co mówię, że dzisiaj jakby kryzysem naszych czasów, bo tutaj zwróciłem uwagę na tą odpowiedzialność mężczyzn za pewne zasady, za pewne uwarunkowania społeczne. Jak spojrzymy na historię, no to politykami, filozofami i ludźmi, którzy mieli wpływ, można powiedzieć, na taki kształt zasad funkcjonowanych w społeczeństwie, czy jeśli chodzi o prawo, byli mężczyźni z uwagi na to, że stawiali radykalnie czasami te granice. Czasami to było dobre, czasami złe, czasami sami przeginali w tym, ale chodzi o pewną stanowczość, że to jest domeną mężczyzn, dlatego że mają siłę i nie zawahają się jej użyć w momencie, kiedy dochodzi do jakichś nadużyć. No to, że to też może podlegać jakiejś patologizacji, to jest jasna sprawa, ale chodzi o to, że mają na pewno większy wpływ, większy autorytet w jasnym tych granic stawianiu. I ostatnia taka rzecz, która mi się nasuwa, że żyjemy właśnie w czasach, w których wszyscy, młodzi szczególnie, są w jakimś stopniu sierotami na tej zasadzie, że nawet jeżeli ci rodzice chcą mieć wpływ świadomy na wychowanie, na szczęście coraz więcej takich osób jest, to tak naprawdę w moim pokoleniu, naszym pokoleniu, to wychowanie zostało odebrane, czyli zostaliśmy osieroceni właśnie poprzez te różne kanały przekazu, na które rodzice nie mieli wpływu, bo nie mieli wpływu na to, co się dzieje do końca w przedszkolu. Na przykład tego już nie wiedzieli, bo zajmowali się pracą. Tego, co się dzieje w szkole. Tego, co się dzieje, co tam czytamy w jakichś gazetach. Czy już tym bardziej, co się dzieje w internecie. Więc wydaje mi się, że droga do pewnej naprawy sytuacji to nie jest tylko filozofia, chociaż też, bo ona powinna stanowić pewien fundament jako życie rozumne, ale przede wszystkim odpowiedzialne rodzicielstwo i to jest znak czasu, który widzę też jako jakąś odpowiedzialność spoczywającą na nas. Czy ja mogę dołożyć do tego troszeczkę? To może szybko się odniosę tylko. Zdecydowanie, też niedawno oglądałem różne konferencje na temat roli rodzica, też ojca przede wszystkim, w kształtowaniu dziecka i tam było powiedziane, że pierwszym, który akceptuje dziecko, pierwszym obcym, który akceptuje dziecko, jest dokładnie ojciec. Jeżeli ojciec nie pełni tej funkcji, no to ktoś inny to przejmuje. Dajmy na to taki Daniel Magical, tutaj abstrahując, czy tak faktycznie jest, czy nie, tworząc kanał, w którym no, robi co robi, ale widzi, że ludzie go akceptują, subskrybują, wspierają, dotują, mimo że go obrażają, to widzi, że jednak jest ważny, tak?
znosi to jak skaza. Tak, tak. Staje się po pierwsze ojcem, a po drugie ta społeczność, która go w tym wspiera, jest jak taki ojciec, który, no nie wiem, poklepie po ramieniu i mówi, dobrze robisz, tak? No jak więc, te hieny, prawda? Jak daje im to, co chcą, tak, no to jest tak. Więc tutaj zdecydowanie uważam, że z tą rolą ojca jest ważna kwestia i może to mieć duży wpływ. No ja też się do tego przychylam, z tym, że chciałam powiedzieć coś innego. Pokazano tutaj multum dzieci, zwracają się na to. O czym to świadczy? Brak autorytetu szkoły. W szkole nie mamy autorytetów. Filmy, które daje się dzieciom jakieś poznawcze czy inne, są nieciekawe. Tu dano to, co najbardziej młodą dziewczynę interesuje na temat seksu, a czego nie ma w szkole i nie umie się, nie ma, nie wie się skąd dowiedzieć, to dowiaduje się w taki bardzo brzydki, wstrętny sposób, ale to jest czasami jedyne źródło wiedzy, do którego ma dostęp. Niekontrolowany, niesprawdzany, może to robić sobie cichutko w swoim pokoju, nikt tego nie widzi. I zaczyna fascynować się pewnymi sprawami lub nie, albo przyjmować jako swoje własne prawdy, bo jeżeli obejrzy 30 takich filmów czy 20, to już później uważa się za jedną z tych osób, które tam są, tą społecznością. Więc brak tych właśnie autorytetów, które by pokazywały nieco inną drogę, brakuje tego, to powoduje, że mają szansę do życia młodych ludzi dostawać się takie treści zwulgaryzowane, brzydkie, niewłaściwe, ale to są czasami jedyne wzorce. Dlatego każdy powinien brać za to odpowiedzialność, bo nie da się, ostatnio to było widać w tej debacie z Markiem Zuckerbergiem i nieświadomością tych senatorów, że generalnie to osiągnęło już taki poziom, że nie ma możliwości już nawet technicznych tego kontrolować na tyle, żeby jakieś zewnętrzne, powiedzmy, czynniki cenzorskie działały i trzeba wrócić do tego, co stoi u podstaw, czyli do tego, żeby rodzice zaczęli wychowywać swoje dzieci, bo szkoła owszem jest ważna, ale to nie jest zadaniem szkoły wychowywać przede wszystkim dzieci, najpierw rodziców. Jak oni tego nie robią, no to wszystko się sypie, prawda? Bo ci rodzice są nauczycielami też. Jeżeli swoich dzieci nie wychowują, no to jak mogą wychować inne w szkole? Dokładnie. I tutaj może jest remedium, filozofia, etyka, która może pomóc wychować rodziców, wprowadzić w media, jakby w problematykę mediów, wzorców, nie wiem, coś podobnego, jakieś podobne zajęcia z tego, co młodzież ogląda dla rodziców. Albo obrać sobie za misję i też obrać sobie za misję życiową, nie karierę, super pieniądze i tak dalej, tylko jako misję życia być dobrym ojcem po prostu. Tak, ale to najpierw trzeba jakoś nauczyć, pokazać właściwe wzorce, lepsze modele życia. No trudno mi przewidzieć, co byłoby tym sposobem. Tak. Tak, jeśli mogę. Dobrze bardzo, że jest na rzutniku skala popularności, bo właśnie też chciałbym się do tego odnieść. Współcześnie nie ma tak naprawdę żadnych cenzur. Jest tak naprawdę ten, ilość wyświetleń kształtuje się w sposób wolny. To znaczy dane osoby, jeżeli chcą, wchodzą na Sexmasterkę, jeśli chcą, to wchodzą na jakiś portal naukowy, na jakiegoś profesora. I moim zdaniem odpowiedź na to jest dość prosta tak naprawdę. To znaczy patologia, czyli tego typu, jakby to nazwać, ci tym youtuberzy się nazywają, nie wiem, Sexmasterką i tak dalej. Oni tak naprawdę powodują coś, co odgłuszcza, natomiast nauka zmusza do myślenia. Prawda? Więc człowiek z reguły no, taką ma już po prostu naturę, tą taką, jak to się mówi, zwierzęcą naturę, spaczoną naturę, że generalnie nie chce mu się przykładać do nauki, tylko woli się odmurzyć, czyli całkowicie relaksować, prawda?
Ja się wcale nie dziwię liczbie wyświetleń tak naprawdę i powiem coś więcej. Mnie się wydaje, że to nie jest tak, że współcześnie mamy do czynienia z takimi przejawami, że ludzie bardziej się kierują w stronę patologii, a mniej w stronę nauki. Prosty przykład z historii. Przecież wyobraźmy sobie, że jest jakiś wyrok śmierci wykonywany publicznie. Ile osób się gromadziło wtedy na rynkach? Ogromna liczba osób. Dlaczego? Dlatego, że było coś niecodziennego. Widzimy pewnie, jak człowiek zostanie powieszony, widzimy, jak człowiekowi zostanie odcięta głowa i tak dalej. Mnóstwo ludzi, zdecydowanie więcej, niż gdyby jakiś profesor w XIX czy XVIII wieku stanął i zaczął jakiś wykład robić na takim rynku. Prawda? Zdecydowanie. I mnie się wydaje to, co właśnie tutaj chyba Adam powiedział, ja też się do tego przychylam, że jeżeli mielibyśmy to w jakiś sposób zmienić, a to jest moim zdaniem niezwykle trudne do zmiany, dlatego że człowiek ma tę naturę właśnie tą spaczoną, no to musielibyśmy zaakcentować coś takiego jak gruntowną, ale maksymalnie gruntowną zmianę mentalności człowieka. To znaczy u samych podstaw. Musielibyśmy powiedzieć człowiekowi, że to, ta nauka ma większą wartość w życiu niż ta patologia. A to jest niezwykle trudne zadanie. Niezwykle trudne. Nie wiem, czy... No, niektórzy myślą, że to wręcz jest utopijne, co ja powiedziałem, ale jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie oczywiście zamienić, bo ja też nie wierzę w sumie dzisiaj, że możemy zamienić, że tak powiem, liczbę wyświetleń tak do góry nogami, żeby się nauka miała tyle wyświetleń i patologia tyle, to być może w jakiś sposób powinniśmy starać się, ale tak naprawdę zaczynając od samych siebie, żeby choćby te proporcje odrobinę zmienić, ale odrobinę. Dziękuję. No to sobie mam. Nasze czoło. Naukowe. Albo zrobić patonaukę. My jesteśmy tak. Ale na tym połączenie. I wtedy będzie nie tylko z tym następką i ogłosili do ciekawej osoby. No właśnie. Przepraszam, bo ja takie jeszcze jeśli mogę, dosłownie sekundkę. Ja na przykład zdecydowanie lepiej mi się słucha Damiana od seksmasterki, prawda? A słuchałem. Ja słuchałem seksmasterki, tak, oczywiście, no bo choćby nawet i w celach naukowych warto ją posłuchać, zobaczyć, co ona tak naprawdę ma do przekazania, jakie treści. Właściwie tam treści to jest mało, chyba coś innego się tam bardziej liczy. Ale generalnie, nie pogniewaj się Damianie oczywiście, broń Boże, ale gdyby na przykład na twoim miejscu tutaj była seksmasterka i byłoby ogłoszone też, że ona tu jest, to przypuszczalnie byłoby trochę, dokładnie, ale to nie gniewaj się, bo to nie jest nic, ale po prostu tak, ja wolę ciebie, prawda? Silna konkurencja. Tak, ale pamiętaj, że ja wolę słuchać ciebie, to proszę. To nie, to lepiej może nie mówmy o tym, bo tutaj jest nic, jeszcze patrzeć wolę. W ogóle chciałam Cię, Damian, pochwalić, bo bardzo podobają mi się Twoje tematy. Ten wcześniejszy z Black Mirror i ten również. Nie wiem, co robiłam. Ale właśnie chciałam Was zapytać, bo Damian stwierdził, że to jest popularne wśród młodzieży, dzieci, tak? Generalnie na tych filmikach, tak, gdzie na tam były dziewczynki, na tym się skupiłeś. Ale zastanawiam mnie, ilu z Was na przykład ogląda zdrady, co tam jest jeszcze, szpital? Nie wiem, co tam jest jeszcze. Ja mogę się szkoła, coś takiego, tak? Bo ja. Znaczy ja generalnie tego nie oglądam, wiadomo, jak mam telewizor włączony, przełączę zawsze na inny kanał. Ale wielu moich znajomych coś takiego ogląda i się tym po prostu jara, krótko mówiąc. Nawiązanie do tego. A druga sprawa, ja jakoś nie przepadam ze słowem patologia. Jako, że jestem pedagogiem z wykształcenia, zwracano mi często uwagę na to, że nie mówi się patologia, tylko mówi się dysfunkcja. Że to jest takie słowo ładniejsze. I lepsze może tak, demoralizacja właśnie, cukierka. Żeby było tak, słowo patologia, wiadomo, że to się wiąże z jakąś chorobą i tak dalej. Jak najbardziej się zgadzam, że to jest jakaś choroba, ale i chciałam nawiązać do tego, co powiedziała Adam, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, bo nawet moja praca magisterska też nawiązywała też do kryzysu ojcostwa, więc to jest temat mi jakoś bliski. Ale generalnie ja Adam bym się bardziej nawet skłoniła ku temu, że jest kryzys rodziny. No tak, ja to też podkreślałem. Nie mówię o ojcu, który jest tam pochłonięty pracą, pieniędzmi i tak dalej, ale też kwestia roli matki, że tak jakby matka jest też odsunięta, ona nie ma kontaktu z tym dzieckiem. I opieram się też, nie mam rodziny, nie mam dzieci, ale
obserwuję to, co się dzieje chociażby w mojej rodzinie, jak to wygląda, tak? W bliskiej, znaczy no, no nie, w sensie, że no, wiecie o tym mówię, tak? Na przykład u mojej, mogę powiedzieć, u mojej kuzynki, która ma troje dzieci, która nie ma na to czasu, bo ona pracuje, te dzieci przychodzą ze szkoły. A to też jest kryzys męskości, bo mężczyzna nie zarabia na utrzymanie rodziny. To druga ale jest 500 plus i kobieta nie musi pracować. Tak słyszałam. I tak się kiedyś zastanowiłam, bo byłam jakiś czas temu u nich i jak to wyglądało? Ta Zuzia przyszła ze szkoły i było pytanie, jak było w szkole? A Zuzia, spoko. I to był koniec, tak? Nie było żadnej, więc ja bardziej bym się wspaniała, pytam, że jest kryzys rodziny i... A druga sprawa, te dzieci nie mają co ze sobą zrobić. Nie mają, one mają dostęp do wszystkiego, do komórek, w sensie do smartfonów, do laptopów, do tabletów. Jak ja obserwuję na przykład właśnie wspomniane dzieci tej mojej kuzynki, trzylatek potrafi sobie obsłużyć tableta, laptopa i oni właśnie na czymś takim siedzą, tak? To jest główna ich rozrywka, że oni oglądają właśnie, jak nie szkoły, tak, w sensie czy tam jakieś zdrady i tak dalej, to jeszcze nie wiem, czy takie te pato streamy też, ale wyświetla, to jest wszystko właśnie to, co widziałam, nie wiem jak się to nazywa, ale jest nawet specjalna aplikacja, w której ty możesz podkładać, tak, do tej aplikacji jakąś muzykę i stoisz, a ona ci jakieś ruchy pokazuje, tak, że możesz naśladować, więc te musicali chyba. Tak, jak to się nazywa? Musicali. Musicali. To jest to, co te... No właśnie, tam no i one, że tam ten, jakieś tak. Takie ten, jakieś ruchy, tak? Także, no, generalnie... Wiecie, moje kwiatce jest to, że my jesteśmy tacy starzy, obserwujemy taką dynamikę. No właśnie, no chciałam powiedzieć... Osoby, które po 80 lat mogłyby tak mówić. No, dokładnie. A co to będzie za... To znaczy, wiecie, co, ja nie chcę absolutnie tu wyjść na taką, bo nie wiem, babci, która mówi, ojej, jaka ta młodzież jest okrutna i zła i w ogóle niedobra, tak? Ale no, to, co się dzieje, to po prostu... A ja mam wrażenie, że my właśnie wchodzimy trochę w tej chwili na taki, bo ale... ty na początku zwróciłeś uwagę. Pytanie jest, czy to taki jakiś resentyment wspólny nie dochodzi, że my siedzimy i mówimy tak, my tu się zajmujemy nauką, bo tymi takimi ważnymi rzeczami, albo paskudstwem. Prawda jest taka, że często ci, którzy się zajmują nauką prywatnie, bardzo często robią tego typu rzeczy, ale to jest po prostu... Będę się przyznawał na konferencji naukowej, że ogląda blog EKB, no bo to byś na debila, ale generalnie to robi połowa moich kumpli, którzy też się zajmują powielką nauką, też to robią, ale wszyscy udajemy wokół wobec siebie, że to jest w ogóle patologia. I nas to w ogóle nie dotyczy. A druga kwestia jest taka, czy to, co my mówimy, nie jest podszyte potwornym resentymentem po prostu. Potwornym resentymentem, nie, że my sobie wmawiamy, że to jest takie ważne, pomimo, że nikt nas nie ogląda. A sorry, liczby mówią same za siebie. Nie wiedziałabym w ogóle nic o tym, fakt, że tam było też uwadze, tak? Jakiś tam był wątek. Ale nie wiem, no może ze mną jest wątek, ale mnie to naprawdę, Michał też tą blog ekipę, mnie się to nie podoba, słuchajcie, jakiś szwagier idzie do szwagra. To jest po prostu tak niepotyczne. To jest tak, że jeszcze z tego pan... Odniosę się do własnej strony, czy jest Damianie? Tak. Jeszcze szybko się odniosę do tego, bo należy pamiętać też o tym, że tak jak ja byłem, powiedzmy, nie wiem, jeszcze byłem posłem, pamiętam, były takie zajęcia, chowanie do życia w rodzinie. I tam już się mówiono o tym, że z dziećmi się nie rozmawia, coraz mniej się rozmawia. Więc pytanie, jak to teraz się jeszcze rozwinęło, że... No właśnie, powstają takie treści, ludzie to oglądają. Też należy pamiętać, że my dorośliśmy do internetu, a dzieci zostają wrzucone w internet. One są już w tym wyrosły, w tym kontekście. Tak? Żyjemy w danym języku, to one wyrosły w tych danych mediach, więc dla nich to jest normalne. Widzą kolegi, o, Magical, o, teraz co tam u Rafatusa? Więc to prawdopodobnie jest to traktowane jak... To jak kot, który się zakrada do wanny i jeszcze nie wie, co go czeka, jak tam wpadnie, prawda? Dokładnie. To jest coś nowego. Wiedzą, że to jest na żywo, więc tak jak z kolegą można rozmawiać. Ale... Moment jeszcze, ale powiedzcie mi tylko, bo ja nie wiem, jak to Rafatus, czy... Rafatus. Z tą Marlenką. Co się tak? No właśnie, bo on tam udzielał tego wywiadu. Sztuka.
I na początku, bo, tak, że to jest sztuka. I na początku te komentarze, no dobrze, weź ją tam mocniej, czy coś, czy tego. Ale potem się okazało, że ta dziewczyna mnie pozostała dłużna, bo tak, stworzyła pato z tym, że ona go tam lała i tak dalej, nie? A więc słuchajcie, ja sobie myślę, co, jak ta kobieta działa, skoro ona pozwala na to, żeby jej chłopak ją pił? Oni stwierdzili, bo oni się poznali. Oni się poznali na praktykach w piekarni. Podczas praktyk w piekarni i stwierdzili, że no, ich koledzy już jeżdżą fajnymi samochodami, oni za 160 zł muszą tam tyrać w tej piekarni, więc wymyślili sobie coś, co no, i ludzi bawi, i im przynosi większe dochody. On tam mówił gdzieś, że miesięcznie tak około 8 tysięcy i wzwyż jest w stanie tam 8 wzwyż, nie? Jest ten Rafał w stanie z tego wyciągnąć. Plus minus. Z danego SMS-a na przykład. I też muszą zapłacić sobie podatek. Podejrzewam, że oni z tego płacą już. Ale jak się to ma jeszcze, jak się to ma ta sytuacja, w której on tam bije tą Marlenkę, ten Rufutus, czy jak on tam jest? Romulus i do sytuacji, która miała miejsce niedawno, że ujawniła się ta partnerka tego trenera personalnego. To na pewno wiecie, która została przez niego pobita. Słyszeliście o tej sytuacji? Tak, słucham? Nie mam pojęcia, nie pamiętam, ale to była całkiem... Została pobita, podobno wszystko to zostało ustalone i nie wiadomo jak. Nieprawda. Nie. Ona się... To już w ogóle chyba całkowicie... Znaczy, o tym samym pewnie mówimy, ale to już zostało wyjaśnione, że nie. Ona się tam pytanie na śniadanie pokazała na tym, w akcji już bierze udział, kocha mnie, wieje, czy to jest w ogóle ten. No i ja się mam do tego, że tu dziewczyna pozwala, żeby partner ją okładał, tak? A tu z drugiej strony kobieta, która się ujawnia i mówi, mój partner, który jest dodatkowo trenerem personalnym i o którym kobiety, które z nim ćwiczą, mówią taki gość, że on nie śmiałby w ogóle uderzyć kobietę. Jak się te dwie sytuacje mają do siebie, tak? Znaczy, no, ja jeszcze nie mogę odpowiedzieć, znaczy to są jednak dwie różne sytuacje, aczkolwiek bezpośredni wpływ, trzeba byłoby jakieś gruntowne badania przeprowadzić, czy jakieś bezpośrednie wpływy. Wydaje mi się, że te badania już były prowadzone, że oglądanie takich filmów w pewnym stopniu wpływa na agresję. Znaczy, to się wykazywało z razu, tylko że pytanie jest, czy rzeczywiście jest bezpośredni wpływ między tymi dwoma sytuacjami. Nie wiem po prostu, no być może jest, być może nie ma, to ciężko wskazać, ale rzeczywiście jest na podstawie badań, że jakaś tam agresja ogólna, czyli jakby statystycznie się wzrasta. Jedyny wyjątek był wtedy, kiedy rodzice faktycznie siedzą z tymi dziećmi, uczą ich selekcji treści, w pewien sposób ich nadzorują. To wtedy to jest, aż tak nie wpływają na te dzieci. Tak właśnie, czyli jak jest wychowanie. Szczepionka. Być może ten trener personalny w ogóle nigdy nie oglądał takich filmików, a po prostu te takie jakieś dziwne cechy, że trzeba być kobietą, ma zupełnie zmienne, że tak powiem... Czasami to jest biologiczne, tak? Czasami to jest przestępstwo. Dziękujemy, Daniel, że się odniosłeś. Michał, idziemy dalej pytania. Ja zadam jedno krótkie pytanie, które będzie się składało z dwóch członków, ponieważ oba ze sobą korespondują. I podejmuje się komentarza, ponieważ podejrzewam, że był grą, gdy mówimy o poruszonym wątku i pewnym otwartym tematem jest tak dużo, że naprawdę to jest rozległy temat. I moje pytanie nie będzie tylko ukierunkowane do Ciebie po Twoim adresie, ale również do wszystkich innych, również tych, którzy zabierają do tej pory głos. Bo wydaje mi się, że to pytanie też jak gdyby nawiązuje do tego, co zdążyliśmy powiedzieć. To pytanie będzie dotyczyło tego, czy jak sądzicie, tak, czy to zjawisko, czy te zjawiska, które będziemy tutaj do okazji zobaczyć, czy w jakiś sposób się nad nimi zastanowić, czy są rzeczywiście nowe, czyli dochodzimy raczej do pewnego pozornego zintensyfikowania pewnych procesów czy zjawisk, tylko dlatego, że medium internetu, jakim jest tak, internet, jest bardziej masowe i bardziej ogólnodostępne. Czy nie mamy tutaj do czynienia również z pewnego rodzaju dysonansem, to znaczy, że wydaje nam się, że pewne zachowania mniejszościowe są uznawane za coś normalnego, w sensie normatywnego, tak? Czyli gdyby
następuje pewnego rodzaju mniejszościowa dominacja, tak? Czyli ci, którzy są, stanowią większość, się nie odzywają, nie biorą udziału w takich aktywnościach, przez to wydaje nam się, że nie ma takich osób lub one w taki sposób przyznawają na to. I jak gdyby dotyczy to również nie tylko tego, czy rzeczywiście to są zjawiska nowe, ale również jak myślicie, czy można to w jakiś sposób powiązać, czy połączyć z rewolucją lat 60. i niekoniecznie mam tutaj na myśli rewolucję seksualną, ale szeroko pojętą rewolucję technologiczną, tak zwany drugi, czy właściwie czy drugi przewrót industrialny, tak? Właściwie czy pozytywny industrialny będzie się który też jakby odcisnął dosyć spore i dosyć mocne piętno na właściwie na wszystkich strukturach, zarówno politycznych, gospodarczych, obyczajowych, społecznych i tak dalej, i tak dalej. No i jak gdyby tutaj może na marginesie nieco ryzykownie napisać coś, co się często określa mianem neomarksizmu, ale to też jest szerokie pole. Okej. Tutaj co do samego medium jestem przekonany wręcz, że to medium wpłynęło bezpośrednio na to, że tego typu no, aktywność jest możliwa, tak? Ta interaktywność, ta anonimowość, ten związek z twórcą i też ta żywa narracja. Nie ma możliwości, żeby przekaz w telewizji, nawet na żywo, działał bezpośrednio na tyle osób, które mogą jakoś wpłynąć na przykład na tą interakcję. Podobno teraz pojawiły się nawet gry, które, do których sami widzowie mogą wprowadzić pewne elementy, czyli kontrolować rozgrywkę, mieć bezpośredni związek na to, co się dzieje na ekranie. Więc zdecydowanie medium wpływa na to, że te treści się pojawiają. Ale tutaj bym nie oddzielał jednego od drugiego, tak? Czyli same medium, sama możliwość kreowania takich treści tworzy też pewne zjawiska, pewien sposób oddziałuje na życie kulturalne, na rozwój tam osobowy. Jeśli byś powtórzył kolejne pytanie, bo gdzieś mi umknęło. Ja nie widzę w tym nic złego, tak? Jedyna rzecz, którą widzę, to jest skala, tak? To jest nazwane może w inny sposób, tak. Ja tak uważam. Bo na przykład gdybyśmy wzięli to, co się działo, nie wiem, jeżeli chodzi o prasę, na przykład, tak jak ona wkraczała, tak? Że wiek 18, 19, nawet powiedzmy później już się pojawiała prasa kolorowa, i jakby wszelkiego rodzaju działy czy kolumny plotkarskie. Więc się czyta te archiwalne rzeczy, to są takie rzeczy, które czytamy dzisiaj na tych portalach plotkarskich, tak? Na Podeczu czy na jakichś. Tylko że tam jeszcze jest pewna doza, no nie wiem, dajmy na to manipulacji, jest domyślnie jakaś manipulacja. Ja mam wrażenie, że nie chcesz sugerować, że wtedy nie podejrzewam manipulacji. Podejrzewam, że wtedy była manipulacja, a tutaj w tym przypadku mamy jednak bezpośrednią, można powiedzieć, autentyczność, tak? Osoba się narąbie i się mówi potocznie, że wtedy mówi prawdę, tak? Więc tutaj można podejrzewać, że gdy osoba się przewraca albo popuszcza w gacie, no to jest to pewien sposób autentyczny. Ale to też jest nic dobrego, tak? No i musimy atak Marsjan, tak? W radiu, tak? Na lata 30, 30 też, no, ludzie powierzą, tak? Skala i zakres. Ja pamiętam, czytałem kiedyś historię tego, w jaki sposób się pornografia jakby wdrażała. No to się okazuje, że no nie wiem, w latach 70. dorwanie naprawdę pornograficznej gazety ograniczyło z cudem. Raz, że to w ogóle było jakieś potworne tabu. Dzisiaj na każdy gminiarz otwiera sobie, czy ja mam doświadczenie, gdzie w gimnazjum to mnie formatują chłopacy i się mnie pytają, czy ja mam ochotę dostać od nich hasła na konto na łączymy międzynarodowy portal pornograficzny, tak? Na komórce to nie jest żaden problem dzisiaj. W tym sensie mam wrażenie, że pewne rzeczy są jednak łatwiejsze, bo zdajesz sobie sprawę, że to jest nie tylko kwestia skala odbioru, ale skala też rozsyłania. To znaczy, dobrze wiesz, że kiedyś jak chciałeś dotrzeć do potencjalnego odbiorcy z pewnymi treściami, no bo czego, no, nie wiem, wydrukowałeś tam na przykład tych gazet pornograficznych, powiedzmy, nie wiem, 100 czy 200 czy 300 i teraz trzeba było latać, to kolportować. Dzisiaj to ładujesz, załadujesz w odpowiednie miejsce, jest to momentalnie multiplikowane, masz zakres odbiorców taki, że to się w pale nie mieści. Więc wydaje mi się, że ten zakres i łatwość dostępną generują do pewnego stopnia nową sytuację. To znaczy, że nawet pewne treści są nowe, to przez sposób ich dostępu i łatwość one się stają w tym momencie nowe, chociażby dlatego, że mają znacznie większą możliwość oddziaływania i kształtowania, a ty do pewnego stopnia jesteś bezbronny, dlatego że zdajesz sobie sprawę, że masz tak ograniczone filtry jakby selekcji tego, co do ciebie dociera, że łatwo.
podejrzewam, że też kupienie w takim kiosku gazetki pornograficznej wiązało się pewien sposób z jakimś wstydem, z jakąś takim dyskomfortem, a teraz wchodzimy sobie przez kabinę. W nowej miejscowości, tak? Tak. Czy Damian mówi o swoim kieszeniu? Znaczy nie, ja rozumiem internet. Nie, ale jest żaden problem. Nie jest żaden problem. Zauważmy, w ogóle co sprawiło, że internet zaczął rozwijać się branża porno. To są właśnie się właśnie z zakupa przez internet kartami internetowymi branża porno. To wszystko się same na przykład pornografii. Można byłoby zastanowić się, na ile to, co na YouTube jest pornografią, jest patologią. Może być nie patologią, skoro odchodzenie tego są właśnie tej zwanej patologii, ale nie chcę rozumieć do tego. I sumujmy jeszcze do tego dostępność YouTube'a, sumujmy pewną rubrykę na czasie, gdzie streamy Daniela Magicala są polecane chyba numer 3 zawsze, albo nawet numer 1 czasami jako pierwsze. Dla wszystkich, tak? Niezalogowanych, zalogowanych. Więc sumujmy to wszystko razem i dojdziemy polecane do wniosku. Polecane przez kogo? Polecane przez YouTube. A sam YouTube jakby robił. Tak. Algorytm wybija tą treść, tak? Nie tyle YouTube może to wybija, ale no, to widać, tak? YouTube jest w stanie to zablokować w każdej chwili. Ale YouTube sam nie blokuje tego, nie wyrzuca od razu, jak to widzi, tylko to w pewien sposób trochę widnieje, tak? Więc kalkuluje reklamy. Tak, kalkuluje reklamy, które się pojawiają w trakcie takiej relacji, więc tutaj można domniemać pewien interes w tym całym zjawisku. Tak samo było przecież w gazetach plotkarskich, to też był interes, jednak do YouTube'a mają wszyscy dostęp, jednak to jest bardziej dla dzieci. Ale ja jakby nam zrobił jakieś wystąpienie w szkole, to podejrzewam, część rodziców po prostu by raz rzekały, by poprzecierała, dwa, nie oszukujmy się, młodzież jest na tyle wyszkolona, że nawet jak starszy im przejrzą kompa, to mają to albo w plikach ukrytych, albo mają po prostu, nie wiem, partycje, bo robią całą masę różnych rzeczy, znaczy również ci może dać bez problemu komórkę, przeglądaj, bo uznane śmierci tego nie znajdziesz, bo technologicznie mają taką przewagę dzisiaj często nad rodzicy. No często tak. Ale da się włączyć incognito, czyli wtedy ci nie zapisujesz. Ale teraz incognito, się włączyć aplikację. Co jeszcze nie mam? Więc nie różne rzeczy. A to co robimy na zawsze? Ja mam takie krótkie pytanie, bo internet jest takim medium, do którego każdy ma dostęp, każdy może wrzucić co chce i każdy praktycznie może odnaleźć te treści, których na przykład właśnie dzieci nie powinny oglądać. No, czy nie powinniśmy się zastanowić nad tym, czy jakby nie ograniczyć dostępu do internetu wśród dzieci w ogóle? Takie radykalne wejście. Można, tylko i tak to będzie ominięte, tak? Są pewne porty, są pewne. No, pewne możliwości, dzięki którym da się ominąć na przykład jakieś blokady regionalne. Na przykład w YouTubie były takie blokady, że nie można tego filmu odtworzyć w Niemczech, albo w Polsce, albo gdzieś. No to wchodzi się do Google, tam wpisuje odpowiednie hasło, zmiana miejsca, tam IP czy jakoś tak i od razu jesteśmy w stanie odtworzyć sobie ten film. Tak samo dziecko będzie w stanie ominąć wszelkie zapory jakieś rodzicielskie, więc... Więcej o tym niż rodzice. Tak, wiedzą dokładnie, więcej niż rodzice. I tutaj jeszcze taka kwestia, no właśnie, czy jeżeli nikomu to nie przeszkadza, to czy my powinniśmy się na to godzić? Czy my chcemy mieć takich ludzi wokół siebie, tak, którzy takie coś oglądają, takie coś biernie jakby przetwarzają i w ogóle uważają, że to jest normalne, spoko, takie coś się dzieje? Czy powinniśmy jednak no, coś z tym zrobić? To jest dobre pytanie na Właśnie, czy to paradoksalnie nie doprowadzi do pozytywnych konsekwencji, bo skoro ci ludzie, którzy teraz zachowują się tak w tym internecie, jak się zachowują, to są ludzie młodzi, wiedzą, jak to funkcjonuje, to kiedy przejdą do etapu wychowywania swoich dzieci, to będą wiedzieli, na co to jest narażone. Być może ta degradacja nie będzie postępowała ciągle, tylko właśnie dzięki temu, że tu jest kulminacja, to ona się odbije od tego. Może stanie się to normą. Ale to będzie wynikało z upadku tego upadku. Ja przepraszam, ale ja jestem...
powiem wam, że chyba będzie jeszcze gorzej. Ale zawsze są różne trendy, to są te, ci ludzie, którzy świadomie gdzieś się biorą za to wychowanie i dzieci takie nie są. Ci, którzy mają to w dzieci. Tak, 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 ale oczywiście, ale nikt nie wkłada wszystkich do jednego worka, tak? Ale naprawdę powiem wam, że ja jestem przerażona tym, co się dzieje. No nie wiem, no. Ja tak samo, ja właśnie mówię ale dzisiaj. Ale z drugiej strony, jak uchronić? Ja się tak pytałam z piątek. Słuchajcie, jeszcze nie ma żadnego pięć, nie ma nic złego. Uczela ludzka, kalkulacji i systemu. Ja myślę, że trochę przesadzamy z tej perspektywy, że dla nas to świadczy o naszej wrażliwości, że takie rzeczy nas przerażają, ale w tym sensie, że patrząc na przeszłość, czy w ogóle Steven Pinker, taki psychologów, wskazuje raczej na to, że zmierzamy ku lepszemu. Dlatego coraz bardziej nas oburzają takie rzeczy, że właśnie coraz bardziej stajemy się istotami moralnymi. W sensie, no kiedyś niektórzy mają wizję, na przykład jak to było za Słowian w lasach, ludzie żyli przy ognisku, nie wytańczyły, ale tak naprawdę sobie obcinali toporami kończyny. I to też nie były przyjemne czasy, więc każdy czas ma swoje problemy. I wydaje mi się, że trzeba, naszym zadaniem jest je rozwiązywać na bieżąco. Tak, flagować nieodpowiednie. Bardzo stara sprawa, jak nauczycielowi języka angielskiego nałożono kosz na głowę. To jest mega stare, tak? I tego, ale jak usłyszałam taką wiadomość, przeraziłam się, bo ja pamiętam to po prostu. Ale co to za mężczyzna? Z niego, że daje się założyć kosz na głowę przez można powiedzieć, można powiedzieć, co to za mężczyzna, tak? Dobra, może inna sytuacja. Dyrektor szkoły, który się ugina pod presją jednego z rodziców, bo twierdzi, grupy, że grupy, no dobra, to jest też tam. No ja jestem tylko że gości, który nie jest w stanie sprawować na swoich głosów swojej władzy. Jeszcze raz, nie, no nie ty was tak. Kobieta w ogóle. Ale jasne, to jest to, jak dzieci po prostu trzylatek, słuchajcie, który nie ma dostępu do tableta, potrafi, nie lubię tak mówić, ale po prostu drze mordę na cały głos, za przeproszenie. Nie powinna tak mówić, bo to jest dziecko, ale to jest dramat, słuchajcie, to jest dramat to, co się dzieje, będąc kiedyś byłam u fryzjera i ojciec się odcina i dwa, trzy lata może i trzęsie się, trzylatek, słuchajcie, i ten ojciec w ogóle zero reakcji. To jest nasza wina, bo co dajemy, no dobra, nie jestem rodzicem, naprawdę tak, będąc matką, chciałabym naprawdę swoje dziecko wychować na takiego człowieka świadomego, na człowieka, który ma jakieś zainteresowanie i tak dalej. Ale patrząc na to, też kiedyś się zastanawiałam, bo mogę na przykład dziecku nie kupić komórki, mogę nie kupić laptopa, nie wiem, mogę nie kupić tableta, ale dziecko pójdzie do szkoły, przyjdzie do domu i powie, mamusiu, ja jestem chyba jakaś dziwna, nie wiem, czy to córka czy syn, ja jestem chyba jakaś dziwna, bo wszystkie dzieci w szkole mają komórki, wszystkie dzieci w szkole mają tablety, komputery, a ja nie mam nic. To chyba coś ze mną jest nie tak. A to też są sprawy. Jeszcze z drugiej strony wypowiadasz się tak, jak ludzie, którzy na wózku jeżdżą, więc nie potrzebują pewnych sposobów nawigacji. Ale z drugiej strony to, co powiedziałeś, jest taką wypowiedzią, jakby właśnie trochę sprzed tej całej rewolucji obyczajowej. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka piosenka, nie pamiętam dokładnego tytułu, ona leci mniej więcej Teachers Leave Our Kids Alone i tak dalej, tam dalej jest Breaking the Wall i tak dalej. Moja ulubiona piosenka w podstawie. Ale mówię, zauważcie, że ten klasyczny układ społeczny, który został zakwestionowany w latach 60. włącznie z rewolucją seksualną, to jest jedno proste pytanie. Dlaczego normy i dlaczego pewien układ społeczny ma być taki, jaki jest? Na jakiej podstawie samego faktu, że nauczyciel jest nauczycielem, należy mu się szacunek? I to jest właśnie bunt wobec tego, bo to jest to, o czym Ida na początku mówiła. Upadek autorytetu, zgoda, ale uwaga, jakiego? Upadek autorytetu instytucjonalnego, to znaczy wiarę w to, że ja mam autorytet z samego faktu, że stoi za mną instytucja. Jestem durnym nauczycielem, nie umiem do uczniów dotrzeć, ale jestem nauczycielem i masz mnie, gówniarzu, szanować, bo ja jestem nauczycielem. To, że generalnie gówniarzu wykonuje swoją robotę, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, nie umiem cię zainteresować i tak mnie masz szanować. I w latach 60. pojawia się gigantyczny bunt wobec tego. Mój też. Dokładnie tak samo jak wobec rodzica. Bunt wobec tego, że będziesz tak robił, bo ja jestem twoim starym i ci nakazuję to robić.
I pojawia się bunt, a przepraszam najmocniej. Z samego faktu, że jesteś moim ojcem, nie jesteś moim władcą. I oczywiście, że tu jest spór pewnej wizji światopoglądu. Ja oczywiście upraszczam to strasznie. Ja to strasznie upraszczam. Natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że nie ma powrotu do tych czasów sprzed rewolucji świadomości. Nie ma takiego powrotu. Włącznie z tym, że my jesteśmy dzisiaj totalnie wyczuleni na to, i to świetnie moim zdaniem pokazują myśliciele postmodernistyczni, że próba budowania autorytetu na instytucji niestety kończy się szybko zapędami totalitarnymi. Bardzo szybko się takimi zapędami kończy. Można budować autorytet, ale w oparciu o charyzmat. Kompetencje. W oparciu o charyzmat. Autorytet nie wynika z faktu, że ktoś się ogłosi autorytetem, tylko że ktoś zostanie uznany za autorytet. Kompetencje. Ale kompetencje muszą zostać uznane. No tak. Nie, że ty masz kompetencje i powiesz, od dzisiaj ja chcę być twoim, ja mam od dzisiaj ochotę być twoim autorytetem. A ty mówisz, człowieku, komiczny jesteś, bo to ja muszę ciebie uznać za autorytet. I to jest tam, to jest ta mentalność, która się wyłoniła. Pamiętajmy, że naszych rodziców jeszcze lali linijkami po rękach, a dla nas dzisiaj to jest... I obawiam się, że do takich czasów nie chcemy wracać jednak, tak? No nie chcemy do takich czasów wracać. Ale zauważmy, to jest to, że większa społeczność internetu uznaje za autorytet tych, którzy robią takie rzeczy. Zgoda, i dlatego ja nie twierdzę, że jest powrót do tego, co było, i wcale nie trzeba od razu afirmować. Mam wrażenie, że w jednym i drugim podejściu są pewne plusy i być może potrzeba nam kolejnej rewolucji, to znaczy, ale nie odkręcania, tylko pójścia o krok do przodu. To znaczy przemyślenia tej sytuacji także z elementem. Słuchajcie, w tym jest sporo elementów. Ja wam, sorry, podam jeden mały przykład. Nie wiem, czy kojarzycie, jedno zdanie, naprawdę. Nie wiem, czy kojarzycie taki film z Markiem Takaskosem, to nie jest jakieś bardzo wybitne kino, który się nazywa Tylko dla najlepszych. I tam jest taka sytuacja, że wraca ze szwadronów śmierci facet z Brazylii, który się nauczył capoeira. Przyjeżdża do szkoły, w której był kiedyś uczniem, i tam funkcjonują w szkole gangi narkotykowe, tak, ci uczniowie się w ogóle nie uczą i tak dalej. W pewnym momencie on widzi, jak jeden z członków gangu sprzedaje uczniom narkotyki. I co robi? Przeciwko całemu temu gangowi występuje i spuszcza temu uczniowi w pierdziel na środku szkoły. Wiecie, co się dzieje? To jest genialna scena. Na samym początku. Jeden z nauczycieli mówi do tego gościa, wiesz, co zrobiłeś? Zrobiłeś coś, co dłuższego czasu nie udało się żadnemu belfrowi w tej szkole. Bo jak ty lałeś tego gościa, to cała szkoła zamarła i na ciebie patrzyła. Udało ci się na sekundę zdobyć uwagę tych ludzi. Ty ich zainteresowałeś. To, czy to jest to, do czego chcemy prowadzić, pewnie nie, ale udało ci się na moment ich zainteresować. Zauważcie, że to, że ktoś to ogląda, oznacza, że to nie oznacza, że ta młodzież wcale nie jest zupełnie bezideowa, wcale nie oznacza, że ją gówno wszystko obchodzi i niczym jej się nie da zainteresować. Dać, to jest pewien potencjał. To, że on jest ukierunkowany być może w złą stronę, zupełnie inna bajka. Natomiast tam jest pewne jądro zainteresowania. Słuchajcie, ktoś się tam musi znaleźć, ten patos z nim. Ktoś musi go wyselekcjonować, ktoś musi zadać sobie pewien trud. To jest jednak pewien mały, być może minimalny, ale jednak potencjał. I ja bym nie wyrzucał tego do śmieci, bo mam wrażenie, że tam trzeba odsiać dobre ziarno, która jest. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę jest w stanie na to poświęcać czas, jest w stanie się tym zainteresować, jest to w stanie śledzić, to znaczy, że można jego uwagę na coś przyciągnąć. Teraz, jak zrobić to, żeby przekierować jego uwagę na co innego, a to jest, mam wrażenie, właśnie miejsce, o którym powinniśmy dyskutować. Tak? Bo potępienie tego i wylanie dziecka z kąpielą nic nie da. To było jedno zdanie wielokrotnie złożone. Po czym tej filozofii nie wiem.